Żeby opowiedzieć dzisiejszą historię, przyda nam się czekolada, radio, jedzenie dla niemowlaka i mapa trasy z Okęcia do Sany. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Wszystko spakowane, możemy zaczynać. A dzisiejsza historia zaczyna się w chwili, kiedy zakłady RWD już po sukcesach Żwirki, Wigury, Skarżyńskiego, Bajana i Pokrzywki nie musiały robić kolejnego wyczynowego rajdowego samolotu, tylko prostszy do normalnej turystyki, szkolenia i używania w aeroklubach. Początkowo tę konstrukcję oznaczono w dokumentacji jako RWD-6 BIS-2, co jest dosyć mylne, dlatego że jak doskonale wiemy, RWD-6 to był samolot Żwirki i Wigury, a po ich tragicznym wypadku konstrukcję wzmocniono, dodając podwójny zastrzał i ta wersja z podwójnym zastrzałem to był RWD-6 BIS. Natomiast samolot, o którym dzisiaj opowiem, to jest samolot, który więcej wspólnego miał z samolotem RWD-9. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy któreś elementy jego konstrukcji, kratownicy, były dosłownie identyczne, ale samolot, który finalnie oznaczono RWD-13, tak naprawdę najbardziej był podobny z dotychczasowych konstrukcji do prototypu RWD-9, tego, który miał rzędowy silnik Menasco Buccaneer. No, miał od niego większe stateczniki i oczywiście pewne inne różnice też tam były. Tutaj widać ten prototyp jeszcze niepomalowany podczas prób silnika. A prototyp już gotowy w czerwono-srebrnych barwach został oblatany 14 stycznia 1935 roku na Okęciu przez Kazimierza Chorzewskiego. Samolot miał namalowane znaki Sierra Papa Alfa Oscar Alfa, które były dla niego zarezerwowane, ale formalnie samolot pozostał niezarejestrowany do czerwca, czyli już po tym, jak podjęto produkcję seryjną, zarejestrowano prototyp, dlatego że samoloty zaczęły powstawać od marca 1935 roku. Poznajmy teraz budowę samolotu, a zobaczymy go z bliska, z bardzo bliska, z tak bliska, jak jeszcze nie widzieliśmy żadnego przedwojennego samolotu na moim kanale, a to dzięki temu, że partnerem odcinka jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W zbiorach muzeum znajduje się RWD-13, jeden z dwóch na świecie zachowanych do dzisiaj oryginalnych egzemplarzy tego polskiego samolotu. Kadłub RWD-13 oparto na kratownicy chromowo-molibdenowej, oprofilowanej drewnem i pokrytej płótnem. Mieścił on trzyosobową kabinę. Na szalonż opłacało się za wszelką cenę dołożyć czwarte siedzenie jako punktowane, ale w samolocie nie na rajd układ był taki, że dwa przednie miejsca były obok siebie, a z tyłu było jedno siedzenie duże, wygodne z podłokietnikami, a obok niego było miejsce na walizki. Za siedzeniem można było też coś zmieścić, ale żeby nie cofnąć niebezpiecznie środka ciężkości samolotu, producent oznaczył to miejsce jako bagażnik tylko na płaszcze i kapelusze. Siedzenia oryginalnie były przesuwane, ale w oglądanym egzemplarzu ta funkcja się nie zachowała, natomiast szyny przesuwanych foteli widać na archiwalnym zdjęciu kratownicy kadłuba. Wentylacje kabiny zapewniały wloty powietrza pod skrzydłami, prowadzące do nawiewów w górnej części kabiny. Samolot mógł być też ogrzewany ciepłem układu wydechowego. Do samolotu wsiadało się przez drzwi, które blokowały się w pozycji otwartej i trzymały się zablokowane podobno nawet przy pracującym śmigle. W drzwiach mamy odsuwane górne okienka, a pod nimi dodatkowe przeszklenie. Drzwi można też awaryjnie odrzucić, ściskając te czerwone elementy. Nie, boję się. No odrzucaj! No to położyć się pod spodem i łapać? Nie, dobra. To nie jest zabawka, to się używało, jak było zagrożenie. Na sterburcie są duże drzwi do tylnego siedzenia. Wczesne egzemplarze były dwudrzwiowe, a okna w drzwiach przednich były odchylane, jak we wcześniejszych RWD. We wsiadaniu pomagały uchwyty. Z przodu nie ma problemu, ale z tyłu okazuje się, że element do złudzenia przypominający uchwyt to przewód paliwowy, a właściwy uchwyt jest pod sufitem. Trzeba było nieźle pilnować pasażera, żeby nie wyrwał tego przewodu paliwowego, jak wsiadał, a co dopiero jakby jakieś awaryjne lądowanie było i trzeba było szybko uciekać, no to wtedy chwycenie się za przewód paliwowy mogło się źle skończyć. No ale tak to było zrobione. Samoloty różniły się też szczegółami przeszklenia. Tutaj tylne lewe okno ma względem archiwalnych zdjęć dość nietypowy kształt. Tradycyjnie dla RWD przeszklona jest górna część kabiny, oryginalnie miała ona zasłonkę. Drążki sterowe były dwa. Prawy był łatwo demontowalny, ale chyba już w tym egzemplarzu jest na stałe. Sterownica nożna ma postać orczyka. Dla pilota na lewym siedzeniu są na nim pedały uruchamiające niezależnie hamulce kół.
Wyżej znajdziemy połączone ze sobą dźwignie gazu i z nimi jest pewien dylemat, dlatego że opis historyczny mówi, że pełny gaz był przy dźwigni do tyłu i zgadza się to ze skalą przy dźwigniach, gdzie najwyższa cyfra jest z tyłu. Natomiast układ przepustnicy sugeruje, że pełny gaz jest do przodu. Prawdopodobnie to zostało tak podłączone, kiedy samolot był używany po wojnie. Pomiędzy dźwigniami gazu jest pokrętło do blokowania ich w zadanym położeniu. Przydatne, dlatego że te dźwignie chodziły bardzo lekko, układ był łożyskowany. Zerknijmy jeszcze raz na gaźnik. To był angielski Claudel Hobson, używany też w samochodach takiej marki Sunbeam, z tabliczką znamionową, na której jest lista patentów, które ten gaźnik wykorzystywał. Ja w życiu niczego nie opatentowałem, więc zamiast listy patentów pozostaje mi przedstawić listę patronów, a ten odcinek największymi kwotami, mimo że pojawił się po pewnej przerwie w mojej twórczości, wsparli Erka Milce, Maciej Domański, Jakub Kulecki, Kuba Janowicz, Maksym Grabarczyk, Maciej Stankiewicz, Daniel Gerlach, TM i Jakub Jamrus i bardzo serdecznie za to dziękuję. A dzięki temu, że samolot udostępniło Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, mamy okazję oglądać szczegóły wyposażenia kabiny. Tablica przyrządów wyglądała bardzo różnie, źródła mówią o 20 kilku dostępnych układach. Oglądany samolot ma oprzyrządowanie dość standardowe. Zobaczcie, jak był zrobiony przełącznik iskrowników. Ma on blokadę blokującą go w pozycji wyłączonej. Jak wiadomo, gdyby ktoś go niechcący przesunął do góry, choćby na pracę jednego iskrownika, to samolot mógł po obróceniu śmigłem odpalić. Dalej jest wysokościomierz, prędkościomierz, busola, sztuczny horyzont, wariometr, obrotomierz, termometr mieszanki i połączony manometr paliwa i oleju. Fabrycznie montowano przyrządy firm Gerlach, Ascania i Sperry. Samoloty ze sztucznym horyzontem miały przynajmniej jedną dyszę Venturiego, mocowaną w bardzo różnych miejscach. Przy okazji przepustnicy zaglądaliśmy pod maskę silnika, tak się ją otwiera. Można było tam spotkać różne silniki, oczywiście zawsze o czterech wiszących cylindrach, chłodzone powietrzem i zawieszone na gumowych amortyzatorach, tzw. lordach. Tutaj mamy silnik PZ Inch Major. Był też czechosłowacki Walter Major. Silniki te miały 120 koni mechanicznych i 130 koni mocy maksymalnej i zużywały na godzinę 28 litrów paliwa o liczbie oktanowej 73. Kilka samolotów zakupił koncern naftowy Małopolska Karpaty, chociaż nazwy tego koncernu w różnych źródłach trochę się od siebie różnią. I te egzemplarze miały silnik de Havilland Gypsy Major 1 z elektrycznym rozrusznikiem. Samoloty te nazywane były Galkar. Galkar to była przedwojenna firma produkująca oleje. Tutaj mamy reklamę Galkara Aero do silników lotniczych. Były też oleje Galkar do samochodów. Olej wlewało się do zbiorniczka, który nie był obudowany lub czasami był osłonięty tylko z jednej strony, do tego jeszcze wrócimy, i pełnił jednocześnie rolę chłodnicy oleju. Pojemność zbiornika wedle źródeł jest różna, wynosiła od 14 do 18 litrów. Ten samolot wedle tabliczki znamionowej ma zbiornik 15-litrowy, do którego wlewało się 13 litrów oleju, czy jak się wtedy mówiło, oliwy, której to samolot palił litr na godzinę pracy silnika. Silniki miały różne chwyty powietrza i różne układy wydechowe. Miały albo rurę z tłumikiem, albo tak jak tutaj wydechy krótkie. Zdarzało się też wymienianie tego w jednym egzemplarzu. Tutaj widzimy samolot akurat jugosłowiański, który miał wcześniej założony długi wydech, ale po tym wydechu zostały tylko wieszaki, a przyleciał do miejsca, gdzie zrobiono to zdjęcie z krótkim wydechem. Ciekawostką, jeśli chodzi o silnik, jest drugi seryjny egzemplarz samolotu, który wyprodukowano. Do niego trafił wyjątkowo silnik Cirrus Hermes 4, który miał prawoobrotowe śmigło i wydech z lewej strony, czyli był takim lustrzanym odbiciem normalnego R-Wudziaka, dlatego że wszystkie pozostałe samoloty miały lakierowane na czarno dwumetrowe śmigła drewniane. To były śmigła Szomański BR-13. Usterzenie samolotu jest typowe dla epoki, drewniane z częściami stałymi krytymi sklejką, a sterami krytymi płótnem. Na stateczniku pionowym była lampka pozycyjna, stosowano jej kilka, no przynajmniej dwa typy, różnie oprofilowane. Statecznik poziomy był przestawialny w locie w zakresie od plus 7 do minus 2 stopni, a służyło do tego kółeczko umieszczone obok lewego fotela pilota w kabinie. Podwozie ma konstrukcję stalową z amortyzatorami PZL o dość dużym skoku wynoszącym 45 cm.
Piloci wspominali, że na tym samolocie możliwe było bezpieczne, bardzo strome podejście do lądowania, które wymagało tylko czegoś, co określane było mianem dania szprycy, czyli chwilowego dodania gazu, czyli dźwignia do tyłu, przed samym przyziemieniem, dosłownie metr, dwa metry nad ziemią, żeby samolot łagodnie przyziemił i bezpiecznie wylądował. Ogumienie marki Dunlop lub 100 mil miało wymiary 505 na 185 i były to opony niskociśnieniowe pompowane do wartości 1,5 atmosfery. Owiewki kół nie były standardem, ale okazjonalnie je montowano, dodawały podobno 5 km prędkości maksymalnej i z tego co widać były również dosyć solidne. Z tyłu była na początku amortyzowana płoza, ale później pojawiło się samonastawne kółko o średnicy 145 mm. Źródła znów się różnią, możliwe, że było ono standardem od 1938 roku dla wszystkich samolotów, a możliwe, że tylko dla egzemplarzy eksportowych. Z kratownicy kadłuba wychodzą też takie kolce, to są punkty podparcia samolotu podnośnikiem, taką drewnianą kobyłką, one się wbijały w drewno i w miarę stabilnie utrzymywał się na nich kadłub bez podwozia. Skrzydła samolotu wedle katalogów fabrycznych mają 11,5 metra rozpiętości, ale pomiar z natury wykazuje o 20 cm więcej. Lotki są szczelinowe, z osią obrotu celowo umieszczoną dość nisko, zapewnia to dobre zachowanie samolotu na dużych kątach natarcia i pozwala na zachowanie sterowności do samego przeciągnięcia. Żaden RWD-13 nie miał wypadku poprzedzonego korkociągiem. Mechanizację ograniczono do slotów opartych na patencie angielskiej firmy Handley Page, które są ze sobą połączone i dzięki temu zawsze wysuwały się symetrycznie. W prototypie samolotu sloty były blokowane, także mogły być na stałe zamknięte, ale tylko do momentu, kiedy pilot testowy za którymś razem nie zapomniał tej blokady odblokować, co skończyło się przedłużeniem rozbiegu i samolot zahaczył, wznosząc się o przewody wysokiego napięcia, które były za pasem startowym. Od tej pory z blokady zrezygnowano i samoloty seryjne tej blokady nigdy nie miały sloty, zawsze miały możliwość wysuwania się. W skrzydłach zabudowano zbiorniki paliwa na filcowych podkładkach. Tankowało się je od góry, wchodziło po 70 litrów paliwa na stronę, a pod zbiornikami były wskaźniki. W zachowanym egzemplarzu z jednej strony mamy wskaźnik poziomu paliwa, a z drugiej strony jedynie wziernik do oceny jakości paliwa, patrzy się tam, czy nie wytrąciła się woda albo nie znalazło jakieś zanieczyszczenia. Zawór instalacji paliwowej, osobny dla każdego zbiornika, umieszczono na górze kabiny, właśnie w pobliżu tych przewodów, które z daleka mogą wyglądać jak uchwyt do wsiadania. Zastrzały w prototypie były wzmocnione dwoma rurkami, w seryjnym egzemplarzu pozostała tylko rurka na przednim zastrzale. Aby samolot był praktyczny, konstruktorzy nie chcieli montować dyszy prędkościomierza nad płatem, mimo że było to miejsce, które sprawdziło się w RWD-6, w RWD-9 i również w prototypie RWD-13. Po wielu próbach i przymiarkach dysza finalnie trafiła na lewy zastrzał na takim skośnym mocowaniu. Skrzydła składało się tak. Ten stworzeń trzeba wyjąć. Był on oryginalnie zabezpieczony skórzanym paskiem. Następnie trzeba zwolnić blokadę na klapie. To oczywiście jest klapa w cudzysłowie, bo ona służy tylko do składania skrzydła. Ściskało się te dwa elementy i można było klapę wyłożyć na górną powierzchnię płata. Następnie, kierując lotkę do góry, trzeba było złożyć skrzydło tak, żeby elementy blokujące na zastrzale i na kadłubie się połączyły. W opisie jest, że lotka ma być do góry, natomiast tutaj widzimy zdjęcie prototypu, w którym po złożeniu lotki nadal są wychylone różnicowo. Najważniejsze jest to, że wszystkie przewody paliwowe, linki do lotek, przewody instalacji elektrycznej i tunele nawiewów nie wymagały żadnego rozłączania. Na górze skrzydła jest też taka tajemnicza prostokątna blaszka. Ona opisywana jest jako prowadnica, która pomagała opuścić klapę przy rozkładaniu skrzydła. Natomiast obecnie jej istnienie nie ma żadnego sensu. Możliwe, że ten samolot był wielokrotnie naprawiany, modyfikowany i coś tu się zmieniło. Jeżeli przed wojną ten element ruchomy, ta klapa tak zwana, miała luz na boki, to wtedy faktycznie ta blaszka mogła w czymś pomóc. Obecnie jest reliktem. RWD-13 okazał się lżejszy od RWD-9 o 30 kg, ale miał większą masę startową, czyli ważył 530 kg, a jego masa całkowita wahała się w przedziale 890 do 930 kg. Z kolei zakres prędkości to od 67 do 210 km na godzinę przy przelotowej wynoszącej 180. Samolot do rozbiegu potrzebował 125 metrów i wykorzystane to było podczas pokazów lotniczych w Szwecji, gdzie
RWD-13 stanął do takiego wyścigu z niemieckim wiatrakowcem i okazało się, że wiatrakowiec będący cudem techniki ustąpił samolotowi polskiemu pod każdym względem i na dodatek stało się to na oczach Józefa Goebbelsa, który później podszedł do RWD, obejrzał ten samolot i podobno zwyzywał go, mówiąc na niego Verfluchter Pole, czyli przeklęty Polak, chociaż może odnosiło się to bardziej do pilota tego samolotu. Jednocześnie RWD-13 był bardzo łatwy w pilotażu. Jest tutaj taka historia, że kiedyś jeden z konstruktorów, Jerzy Drzewiecki, odsunął fotel prawy do tyłu maksymalnie, a na fotel lewy zaprosił dziennikarza, który nie miał żadnego doświadczenia lotniczego i ten dziennikarz wykonał półgodzinny lot łącznie ze startem i lądowaniem, wyłącznie w oparciu o ustne wskazówki siedzącego obok doświadczonego pilota. Jeden z takich pionierów polskiej techniki z tamtych czasów, Witold Richter, opisał ten lot kogoś, kto nigdy wcześniej nie pilotował samolotu, słowami: sensacja, co się zowie. RWD-13 trafił w Polsce do wielu aeroklubów, ale znalazł także prywatnych właścicieli. Gwiazdą przedwojennego polskiego nieba był samolot należący do Wedla, co odzwierciedlały znaki rejestracyjne tego samolotu. Ten samolot woził wyroby cukiernicze z siedziby firmy do jej zagranicznych placówek, na przykład do Paryża, a także nad Polskie Morze, gdzie czekoladki i torciki trafiały na pokłady polskich transatlantyków. Tutaj dla widzów zagranicznych taka informacja. Wedel to jest polska firma cukiernicza, która została założona w 1851 roku i istnieje do dzisiaj. Ten samolot Wedla, on był granatowy, miał na dole kadłuba napisane E. Wedel, skrót od Emil Wedel, założyciel firmy. Miał też okienko, przez które można było zrzucać ulotki reklamowe i zrzucać czekoladki na tasiemkach. Były na przykład takie gry robione, że samolot nad plażą latał w czasie wakacji i zrzucał różnego rodzaju takie karteczki. I jeżeli się uzbierało ileś karteczek, to można je później było wymienić na czekoladę. W ogóle to jeszcze w Warszawie, na rogu ulicy Madalińskiego i Puławskiej, znajduje się kamienica, gdzie na dole był sklep Wedla i model tego granatowego RWD był ozdobą tego sklepu, był tam na wystawie. Jeśli ktoś z Warszawy jest, to niech powie mi, czy tam dalej na dachu tej kamienicy jest taki historyczny napis E. Wedel. A tak w ogóle to firma Wedel zbudowała współcześnie replikę nielatającą tego granatowego samolotu. Ja jej nigdy w rzeczywistości nie miałem okazji zobaczyć. Jeżeli ogląda ten film ktoś z zakładów Wedla albo ktoś, kto ma dostęp do tego samolotu, to byłbym bardzo wdzięczny, gdybym mógł pojechać i zobaczyć, jak to granatowe RWD dzisiaj się prezentuje. Drugi prywatny samolot zarejestrowano ze znakami PZP, a kryje się za tym skrót Polskie Zakłady Philipsa. I był to pierwszy samolot, na pokładzie którego zabudowano w Polsce radiostację, oczywiście jeśli chodzi o samoloty sportowe, samoloty cywilne. I dzięki temu, że miał on radiostację i dzięki temu, że miał on oświetlenie, mógł wykonywać loty w nocy. Można było spotkać też samolot o takich znakach, a z kolei one wzięły się od Towarzystwa Właścicieli Nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy. Nieprzypadkowe znaki miał też samolot, który teraz widzimy. To z kolei jest skrót od nazwiska Jerzego Bajana, który był właścicielem tego samolotu. Podobnie od swojego nazwiska samolot zarejestrował hrabia Stanisław Zamojski. Tu niestety jest tragiczna historia, dlatego że ten samolot rozbił się w Międzyrzecu Podlaskim w taki sposób, że pilot startował z jakiegoś tam terenu prywatnej posesji i podczas startu zahaczyło o żywopłot czy o drzewko usterzeniem poziomym. Doszło do uszkodzenia tego usterzenia i samolot chwilę po starcie się rozbił. To był jeden z pięciu wypadków samolotów RWD-13. Dobrze o tej konstrukcji świadczy to, że żaden z tych wypadków nie był poprzedzony ani korkociągiem, ani awarią, tylko wszystkie były związane, no niestety, z błędem pilota. A jeżeli ktoś nie miał prywatnego samolotu, to mógł taki samolot wypożyczyć. I tak zrobił pilot fabryczny Aleksander Onoszko, który chciał wziąć ślub ze swoją narzeczoną Stanisławą Bonikowską. Polecieli oni dwoma samolotami RWD z Warszawy do Częstochowy, żeby pobrać się na Jasnej Górze. Jasna Góra w Częstochowie, tu uwaga znowu dla widzów zagranicznych, to jest słynne polskie sanktuarium, gdzie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, tak zwana Czarna Madonna. Samoloty RWD-13 chciano eksportować. Najbliższe rynki, takie jak rynek niemiecki, francuski, włoski, angielski,
rosyjski. To były rynki, które były nasycone samolotami rodzimej produkcji, dlatego RWD-13 prezentowane były w krajach trochę bardziej dla Polski egzotycznych, chociaż nie tylko. Ale samolot też za granicą dobrze się nie sprzedał, dlatego że on był po prostu drogi. Dlatego że na przykład w Polsce RWD-13 kosztował 33 tysiące złotych. Porównując to na przykład do samochodów, to najtańszym samochodem był Fiat 500, który kosztował 3800 zł, a samochód luksusowy typu Mercedes W142 to był samochód, który kosztował 38 tysięcy. Ale już na przykład z kosztami eksportu i wszystkimi innymi w Belgradzie, czyli wcale nie tak daleko, RWD-13 wyceniono na 37 tysięcy złotych, a samoloty angielskie porównywalne kosztowały 28 tysięcy. Czyli można było kupić 4 samoloty angielskie za cenę 3 RWD. Stąd też Jugosławia zdecydowała się na zakup nie samych samolotów, a licencji na produkcję i wyprodukowano tam w zakładach Żywożyn-Rogożarski 3 samoloty w wersji zwykłej i 3 sanitarne z czechosłowackimi silnikami Walter Major 4 i samoloty te oznaczane były z literką V, czyli to nie było RWD, tylko RVD-13 po naszemu napisane, a później jednego z nich używała Niezawisła Republika Chorwacka. Najlepiej chyba wypadł eksport do Palestyny, rozumianej tutaj, co warto podkreślić, jako historyczny region świata, niezależnie od tego, jak tam układały się granice poszczególnych państw. W 1936 roku podczas lotu reklamowego RWD-13 wylądował w Tel Awiwie na placu, dzisiejszym placu Rabina, i było to pierwsze lądowanie samolotu na terenie tego miasta. Ostatecznie 3 samoloty wyeksportowano do Aeroklubu Żydowskiego pod Tel Awiwem. Były one w dyspozycji towarzystwa Aviron, które oprócz tego miało samoloty polskie RWD-8 i RWD-15. RWD-15 to był taki trochę większy samolot pięciomiejscowy z sześciocylindrowym silnikiem. W 1947 roku samoloty przejął żydowski paramilitarny Sherut Avir, a po wybuchu wojny domowej w Palestynie 17 grudnia 1947 roku z pokładu RWD Żydzi ostrzelali Arabów z Brena, co uznać można za pierwszy lot bojowy izraelskiego lotnictwa. Tutaj na zdjęciu jest samolot, który dokonał tego ostrzału, akurat pokazany jak zrzuca zasobnik z żywnością. Pilotem tego samolotu był Pinchas Ben Porat, który swoją drogą później zginął w taki sposób, że on był pilotem pasażerskiego Lockheed'a Constellation, który został zestrzelony nad Bułgarią, chyba to było, przez MiG-15. W każdym razie niektóre źródła też podają, że on w czasie tego lotu, gdzie ostrzelano Arabów, nie pilotował RWD-13, tylko pilotował samolot Oster. Ale zdecydowanie częściej jest mowa jednak o RWD-13. Kolejny RWD-13 ma też ciekawą historię, dlatego że wyprodukowano go jako prezent ślubny od prezydenta Ignacego Mościckiego dla następcy tronu irańskiego, którym był Mohammad Reza Pahlavi. Jego żoną została egipska księżniczka Fuzje. I ten samolot w kwietniu 1939 roku powietrzem przebazowano z Okęcia do Teheranu, natomiast prawdopodobnie z latania nim tam nic nie wyszło, dlatego że jeszcze w 1942 roku ten samolot pozostawał w Teheranie z polskimi znakami rejestracyjnymi. Również małżeństwo, które otrzymało ten samolot w prezencie ślubnym, zostało unieważnione po 9 latach. W sumie to nie ma nic wspólnego z tym samolotem, ale... Licencyjna produkcja RWD była planowana w Hiszpanii, ale tam wybuchła wojna domowa i ostatecznie doszło do tego, że oficjalnie Portugalia, a realnie siły nacjonalistyczne Hiszpanii kupiły 3 samoloty, z których ostatni latał do 1954 roku i to też był epizod używania polskich samolotów przez Legion Kondor. Dziwne były losy 3 samolotów przeznaczonych dla Jemenu, dlatego że 2 z nich wysłano drogą morską i one na statku się uszkodziły, zatrzymano się z nimi w Anglii zostały naprawione, następnie zostały dostarczone w połowie 1939 roku do celu, ale jeszcze 3 lata później one leżały w kontenerach nierozpakowane w porcie. Ich dokładny los nie jest znany, ale raczej one nie latały. Natomiast 3. samolot o znakach Jemen 2 został przetransportowany drogą powietrzną z Okęcia do Sany, czyli do stolicy Jemenu. Pokonał 5000 km i w tym Jemenie do 1949 roku przynajmniej kilka lotów wykonał. Pozostała nam Ameryka Południowa. 2 samoloty miały trafić do Wenezueli, ale finalnie ich los był taki, że trafiły do Stanów Zjednoczonych i otrzymały takie znaki rejestracyjne. I w Stanach Zjednoczonych ten samolot nazwano Jan Herse Series 2 RWD-13.
Dlatego Jan Herse, że on był przedsiębiorcą, który zajmował się eksportem tych samolotów no, do różnych krajów, w tym właśnie między innymi do Ameryki Południowej. Jeden z tych RW-dziaków latał jako powietrzna taksówka, natomiast drugi był dla niego dawcą części, ale ten samolot latający został w maju 50 roku zniszczony przez tornado na lotnisku O'Hare. Na koniec eksport do Brazylii. No tutaj eksporter się nie popisał, dlatego że samoloty nie dość, że wycenione były na aż 48 tysięcy złotych, to jeszcze dotarły z niekompletną dokumentacją, trafiły w ogóle w Brazylii na wprowadzenie stanu wojennego, w związku z czym zostały one skonfiskowane i znalazły nabywców dopiero tak naprawdę po kilku miesiącach. Ale jeden z tych samolotów, które w Brazylii sprzedano, jest dla nas szczególny. Chodzi tutaj o egzemplarz o numerze fabrycznym 286, samolot z silnikiem de Havilland Gypsy Major. Dlaczego jest on szczególny? Dlatego, że ten samolot, tutaj pokazany w czasopiśmie Aeroplan z 2013 roku, to jest samolot, który zachował się do dzisiaj. Tutaj jest historia znaków rejestracyjnych, z jakimi ten samolot latał w Brazylii i gazeta pokazuje nam, jak on wygląda. Mamy tutaj szereg modyfikacji, którym ten samolot tak naprawdę poddano, dlatego że ten samolot otrzymał metalowe śmigło, długi wydech, nie ma okienek w drzwiach, nie ma przeszklenia górnej części kabiny, jego wnętrze otrzymało czerwoną tapicerkę i poszerzony tylny fotel, dysza Venturiego jest pod kadłubem. On też ma ten zbiornik oleju nie w całości odsłonięty, tylko częściowo zabudowany, a kółko ogonowe jest kierowane razem ze sterem kierunku. Po tych zmianach samolot stał się cięższy o 137 kg, natomiast najciekawszą modyfikacją jest właśnie to, o czym wspomniałem na początku, czyli z takiego słoiczka na jedzenie dla niemowląt zrobiono w nim osłonę paliwomierza. Dzisiaj ten samolot jest eksponatem muzeum, które jest w miejscowości São Carlos. Przynajmniej formalnie, z tego co mi się udało ustalić, to do 2016 roku ten samolot był zdolny do lotu, a jeszcze po 2000 roku na pewno ten samolot latał. Jeśli chodzi o polskie konstrukcje, to muzeum też w katalogu swoich zbiorów ma dwa limy. Ale wróćmy do Polski. Tak wygląda wielkość produkcji samolotów RWD-13. Wynika z tego, że zbudowano tych samolotów 87, ale 4 z nich w momencie wybuchu wojny, kiedy produkcję przerwano, były nieukończone, zatem jedne źródła je zaliczają, a drugie ich nie zaliczają, więc możemy przeczytać, że tych samolotów powstało 83 albo 87. Mimo, że to jest dosyć duża partia produkcyjna, to te samoloty dość mocno różniły się między sobą, zarówno jeżeli chodzi o wyposażenie i wygląd, jak i o wymienność poszczególnych elementów. W dniu wybuchu II wojny światowej samoloty poddano mobilizacji, no i zgodnie ze swoim technicznym przeznaczeniem one wykonywały loty łącznikowe, loty ewakuacyjne, loty sanitarne, a kilka dni przed wybuchem wojny bracia Solakowie pod pretekstem sportowego rajdu wykonali lot szpiegowski za granicę niemiecką, żeby zobaczyć, jak są koncentrowane siły niemieckie i samoloty na niemieckich lotniskach. W zawierusze września przynajmniej 2 samoloty zostały zestrzelone omyłkowo przez Polaków. Jeden z nich to był samolot o numerze 318, to był fabrycznie pomalowany w wojskowe barwy i polskie szachownice egzemplarz. On został zestrzelony nad Brześciem i na jego pokładzie znajdował się wtedy atasze ambasady francuskiej. Natomiast drugi samolot miał znaki OKW, to jest skrót od inicjałów Otmara Kwiecińskiego, który oprócz tego, że był właścicielem tego samolotu, był również jednym z inicjatorów, czy głównym inicjatorem produkcji polskiego motocykla SHL-98. Jego samolot zestrzelono w okolicach Łagowa. Wiele RWD zniszczyli Niemcy na ziemi. Niemcy strzelali również oczywiście do samolotów znajdujących się w powietrzu, w tym do ewidentnie i jednoznacznie i wyraźnie oznakowanych samolotów sanitarnych. Warto też wspomnieć o wydarzeniu z 5 września 1939 roku, kiedy to grupa pilotów z Bielska na samolotach RWD-8, to byli uczniowie szkoły pilotów, lecieli w formacji prowadzeni przez swojego komendanta, kapitana Władysława Kułakowskiego, który leciał na RWD-13. Ta formacja została zaatakowana przez Messerschmitty 109 i komendant szkoły odciągnął Niemców od swoich uczniów za cenę swojego życia, dlatego że ścigającego myśliwca oczywiście zestrzeliły RWD, komendant tego nie przeżył, ale za ten czas uczniowie na RWD-8 rozproszyli się, Niemcy nie podjęli za nimi pościgu i grupa doleciała do celu swojej trasy w Lasocinie. W obliczu klęski wojny obronnej września większość RWD zostało ewakuowanych do Rumunii, a także w kierunku dzisiejszej Ukrainy i Litwy.
Jeden RWD-13 nietypowo trafił na Gotlandię, do miejscowości Wisborgsland, koło Wisby. I Szwedzi przejęli go później, oznaczyli jako TP-11, dołożyli mu prądnicę, radio i antenę. Po wojnie on również latał ze szwedzkimi znakami i rozbił się w roku 1952, ale szczęśliwie dla historii polskiej techniki oczywiście, 2 lata wcześniej wymontowano z niego oryginalny silnik, ten oto silnik PZ-Inch, który dzisiaj znajduje się w krakowskim muzeum. Najwięcej samolotów, bo 34 sztuki, doleciało do Rumunii, a 4 z nich wróciły do Polski w 1947 roku. Wśród nich ten, który oglądaliśmy, to był samolot kupiony przez linię LOT, które chciały mieć taksówkę. Oni używali RWD-5, które później zamienili na RWD-13, ale ono miało wypadek i kupili ten. To jest egzemplarz o numerze fabrycznym 283 i znakach rejestracyjnych Bravo November Uniform, który przezywany był Urszulą, dlatego że w locie samoloty miały przydomki będące imionami na taką literę, jaka jest ostatnia litera znaków rejestracyjnych, czyli tu było U, więc jest to Urszula. Pilot Antoni Żukowski w połowie września 1939 roku ewakuował ten samolot do Bukaresztu. Rumuni używali tego samolotu przez całą wojnę, otrzymał on znaki rejestracyjne YR INS, chociaż niektóre źródła podawały wcześniej, że to były znaki PST. I samolot ten w roku 1947 został sprowadzony do Polski w taki sposób, że kupił go inżynier Witold Kasprzyk, czyli ten późniejszy konstruktor bezogonowych szybowców. I on zapłacił za ten samolot podobno kilkoma beczkami certusa. Certus to był klej kazeinowy i samolot ten miał trafić do Polski dla Marii Wardasówny, która była pisarką, ale finalnie ten samolot do niej nie trafił. Jakiś tam proces sądowy się odbył, ona dostała odszkodowanie, a samolot trafił do aeroklubu i do linii LOT, czyli był używany tak samo jak przed wojną. Jest to jedyny RWD z 4, które trafiły do Polski, który zachował się do dzisiaj, dlatego że 3 pozostałe jako wytwory przemysłu sanacyjnego zostały już w Polsce zezłomowane. Samolot ten trafił do Muzeum Lotnictwa Polskiego w czasie, kiedy ono się formowało, czyli w roku 1963 już się w muzeum znajdował, a w roku 1989 samolot ten odremontowano, przywracając mu barwy i znaki rejestracyjne przedwojenne. Na tym historię RWD-13 przerwę, ale jeszcze jej nie kończę, dlatego że nie omówiłem w ogóle samolotu RWD-13S, czyli fabrycznej sanitarnej wersji. Ale to dlatego, że zbierając materiały do tego filmu, który już i tak wyszedł dosyć obszerny, znalazłem dużo ciekawostek o tym RWD-13S i zrobię o nim osobny odcinek, którego część już jest gotowa, także nie będzie trzeba na ten odcinek długo czekać, ale komu mało lotniczych historii, tego zapraszam do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, które udostępniło nam RWD do dzisiejszego filmu i w którego zbiorach znajduje się również drugie RWD, RWD-21, a także szereg mniej znanych eksponatów, które są związane z historią tej wytwórni. Zatem jeżeli ktoś jest miłośnikiem historii RWD albo w ogóle lotnictwa, to zapraszam do Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie chętnie wszystko to, o czym mówię, na zabytkach nieba przedstawię na żywo. Czekolady Wedla tam co prawda nie ma, ale są w muzeum muzealne krówki. I kogo spotkam, to może się uda, że poczęstujemy się muzealną krówką. Zatem do zobaczenia w muzeum i w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Cześć!